moim życiu zawsze dużo się dzieje. Mam 2 dzieci, męża, dom i psa. A to już samo w sobie może wypełnić życie kobiety. Mam własny gabinet kosmetyczny i to również mogłoby wypełnić cały czas, którym dysponuję. Dla mnie jednak praca, dom i rodzina to jeszcze nie wszystko. Gdyby życie opisać muzyką, to w moim byłoby wiele nut. Gdyby porównać je do nakrytego stołu, to na moim byłoby wiele potraw i smaków. Czasem przyjaciele pytają mnie, jak radzisz sobie z tym wszystkim? Odpowiedź jest prosta. Zawsze i w każdej sytuacji dzielę moje życie z innymi. Rodzice, mąż, przyjaciele i znajomi pomagają mi, a ja pomagam im. Nie można być kosmetologiem czy kosmetyczką i nie lubić ludzi. To tak, jakby marynarz nie lubił morza. Z moimi klientkami dzielę się nie tylko moją wiedzą i umiejętnościami, bardzo często dzielimy się swoimi radościami i smutkami. Każdy zabieg to spotkanie 2 ludzi, w trakcie którego następuje nieustanna wymiana na wielu poziomach. Jest jedna rzecz, której nie chcę dzielić z innymi. Ryzyko. Wykonuję bardzo dużo zabiegów, w których może dojść lub dochodzi do przerwania ciągłości tkanek i do kontaktu z krwią. Właściwie powinnam powiedzieć, że takie zabiegi niosą ze sobą zagrożenie różnymi zakażeniami krwiopochodnymi. Ale nie godzę się na to. Na zagrożenie i ryzyko nie ma miejsca w moim życiu. By je wyeliminować, potrzebna jest pełna świadomość i dlatego, mimo że na studiach kosmetologicznych przykładałam się pilnie do nauki i procedur związanych z higieną i bezpieczeństwem, nadal szkolę się w tym zakresie. Niedawno wzięłam udział w szkoleniu online poświęconemu zapobieganiu zakażeniom krwiopochodnym. Zdałam test i otrzymałam certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W szkoleniu tym wiele uwagi poświęcono wirusowi zapalenia wątroby typu C, zwanemu w skrócie HCV. Wirus HCV jest obecnie poważnym problemem epidemiologicznym, ponieważ w większości przypadków nie wywołuje objawów przez wiele lat od zakażenia, w związku z czym większość zakażonych nie wie, że ma go we krwi, co sprzyja transmisji zakażenia na kolejne osoby. Poza tym, w przeciwieństwie do wirusa HBV, nie ma na niego szczepionki. Eliminacja ryzyka zakażenia wirusem HCV lub jakimkolwiek innym zarazkiem w gabinecie kosmetycznym jest prosta. Trzeba dobrze znać obowiązujące zasady higieny i sterylności i rygorystycznie ich przestrzegać. Mój gabinet kosmetyczny mieści się w szpitalu. Wynajmuję w nim lokal już od 12 lat. To dla mnie pewne ułatwienie, bo w szpitalu jest centralna sterylizatornia, do której oddaję moje narzędzia po uprzednim ich wydezynfekowaniu, dzięki czemu nie muszę mieć u siebie autoklawu. Sterylizacja to jedyny proces z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, który powierzam komuś innemu. Wszystkiego poza tym dopilnowuję sama. Tylko wtedy mogę mieć pewność, że mój gabinet jest bezpiecznym miejscem, że zagrożenie jest wyeliminowane. To wszystko zapewnia mi spokój i komfort, nie tylko w pracy, ale także poza nią. Mogę w spokoju dzielić wspólne chwile z przyjaciółmi, dzielić czas i pasję z moimi dziećmi. W symfonii życia jest wiele nut. Niechaj wybrzmią wszystkie w harmonii.